Już 19. edycja samolotowych rajdowych Mistrzostw Świata. Tym razem odbędą się one w Toruniu. I to już niedługo, bo w dniach od 18 do 21 sierpnia. O mistrzostwach porozmawiam dziś z panem Januszem Rosołkiem, dyrektorem Aeroklubu Pomorskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Jak długo trwały starania, aby te mistrzostwa odbyły się właśnie w naszym mieście? Starania trwały może bardzo długo, bo wiedzieliśmy już o tych mistrzostwach w 2012 roku, z tym, że zmieniliśmy te mistrzostwa z Hiszpanami, którzy poprosili nas o to i w to miejsce myśmy zorganizowali dopiero teraz, bo to był ich termin. Sam wybór Torunia prawdopodobnie dzięki temu, że zorganizowaliśmy już w 2009 roku w lataniu precyzyjnym Mistrzostwa Świata samolotowe, w 2011 szybowcowe, no i teraz aktualnie odbywają się również szybowcowe, kończą się i mamy nadzieję, że rozegramy je. Mistrzostwa zaczynają się 18 sierpnia, ale zanim mistrzostwa, to Torunianie będą mogli wziąć udział w pikniku lotniczym, który odbędzie się dzień wcześniej. Tak, dokładnie 17. Przede wszystkim chcemy też zrobić prezentację drużyn, uroczyste otwarcie tych mistrzostw, jak i również potem pokazy lotnicze z udziałem, wiemy już teraz, wojska również. A propos drużyn. Drużyny z całego świata wezmą udział w mistrzostwach. Z jakich krajów i ile drużyn będziemy mogli podziwiać? Z 16 krajów, z tym, że nie wszystkie drużyny są liczne w dwóch kategoriach. Są to w zasadzie w tej chwili pierwsze mistrzostwa, gdzie będzie start w dwóch kategoriach, czyli w kategorii Unlimited i Advanced, czyli wyczynowej i wyższej, bo do tej pory po prostu nie dawali ci, którzy bardzo dobrze latają, nie dawali szans tym, którzy zaczynali i dlatego pierwszy raz będą one rozdzielone, żeby ci młodsi mieli szansę, młodsi, ci, którzy nie latają zawodowo, również mniej doświadczeni, również na tytuł mistrza świata w tej mniejszej kategorii, z tym, że zwyciężając przechodzą do tej wyższej kategorii, czyli jest to tak jak gdyby ligowy system w tej chwili na świecie. My mamy tak mocną drużynę, że w zasadzie 7 załóg startuje w Unlimited, czyli w tej największej, natomiast 2 załogi w tej mniej doświadczonej. A czy możemy zdradzić, kto jest czarnym koniem, takim, powiedzmy, kto może zostać zwycięzcą tych zawodów? Czarnym koniem, w sensie taki czarny koń to jest nieraz taki, na którego się nie liczy, a on wygra, natomiast my liczymy po cichu, ale nie chcemy zapeszyć, bo być może będzie to drużyna z naszego miasta, która w tej najwyższej kategorii może osiągnąć ten sukces. A kto może zagrozić naszej drużynie? Przede wszystkim koledzy z drużyny, z zespołu polskiego, ale również Czesi bardzo dobrze latają, bardzo dobrze Francuzi ostatnio, Hiszpanie, także myślimy jednak, że nasz teren będzie owocował tutaj w tym momencie. W lataniu precyzyjnym bardzo ważna jest współpraca nawigatora i pilota. Jakie jeszcze trudności czekają na zawodników? Przede wszystkim to jest o tyle trudne wykonywanie lotów z uwagi na to, że zadanie dostaje się bezpośrednio przed lotem i w zasadzie trasę kreśli się w powietrzu. Nie jest to wygodne, ponieważ często pomyłka powoduje, że nieraz poprzelicza się o 180 stopni. Takie robi się błędy, szkolne typowo. Lot jest stosunkowo bardzo długi. Jeszcze do tego dochodzi rozpoznanie, jak i również w lataniu precyzyjnym kontrola czasowa, czyli po trasie leci się o określonym czasie. To nie jest tak, że szybciej albo wolniej. No i na koniec jeszcze takie, dorzucenie zemszczenia się na zawodniku, to są 2 lądowania precyzyjne, które trzeba wykonać w poszczególne kwadraty bez odbicia. Musimy jeszcze wspomnieć o jury, bo jury jest tutaj dosyć istotne. Tak, zgadza się. Jest to jury międzynarodowe, powoływane
nie przez organizatora, tylko Międzynarodową Federację Lotnictwa Sportowego. I z reguły jest tak, że jury jest z obcego państwa, przewodniczący oraz skład jury. No i jest również komisja sędziowska, która jak gdyby czuwa nad całością sędziowania, ale nad tym właśnie, nad nimi jeszcze i nad zawodnikami czuwają jurorzy. Także jest to, jest ich sporo, bo są tacy sędziowie, którzy jadą w teren, nawet obserwują, czy ten samolot przeleciał, chociaż już teraz w dobie logerów i tak dalej nie ma takiej aż potrzeby, ale czy tam zostało prawidłowo wyłożone w terenie, bo wykłada się znaki i robi się zdjęcia, które później trzeba rozpoznać w terenie. Za nieprecyzyjne zrobienie zdjęcia, za nieprecyzyjne wylądowanie otrzymuje się punkty karne. Tak. Za co jeszcze można je otrzymać? Za tolerancję czasową, ale również na przykład jeżeli w rozpoznaniu robi się źle naniesione tak zwaną spowiedź, czyli sprawozdanie po locie, bo wykonuje się, nanosi się precyzyjnie na mapę obiekty, które się znalazło, to jeżeli naniesie się o milimetr na mapie źle, to są za to również punkty karne. No i przede wszystkim za lądowanie, bo na lądowaniach bardzo dużo można stracić. Im dalej od linii tak zwanej centralnej, od kwadratu centralnego, no to po prostu idą większe punkty karne. Podczas pikniku będziemy mogli obserwować też i podziwiać przede wszystkim samoloty. No samoloty, ale również będą skoki spadochronowe, mamy zapowiedziany pokaz śmigłowca Mi-24, statyczny i dynamiczny, także myślę, że to będzie bardzo, bardzo atrakcyjne i no przede wszystkim samo otwarcie zawodów. A co Państwo przygotowali na otwarcie? Przede wszystkim po raz pierwszy z tym, co możemy się spotkać, to ma być tak zwana strefa kibica, gdzie publiczność będzie mogła sobie przyjść i pooglądać właśnie lądowania. System oceny tych lądowań, on będzie na bieżąco wyświetlany, także myślę, to będzie bardzo ciekawe. Czy wstęp na tę strefę jest bezpłatny? Bezpłatny, tak jak i również na pokazy. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.